szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Prasa, sprawy ważne, to jest nasze podwórko. Marszałek Ryszard Terlecki, szef klubu PiSu, mówi o pracy Zbigniewa Ziobry. Efekty są skromne. Ojej, to dobrze. To bardzo dobrze. Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby gościu miał rozmach. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Przez cały czas rozmawiamy, na pewno jak i wy, o Ukrainie, o tym, co tam się dzieje, o tym, co się może zdarzyć. I wymyśliliśmy wspólnie, że przecież, że Putin ogłosił teraz niepodległość tych dwóch republik, Donieckiej i Ługańskiej. Wjedzie tam wojskiem i no, podejrzewamy, że zacznie się oczywiście wojna partyzancka w tamtym miejscu. No i wtedy Putin powie, że Ukraina przysyła broń, nie, i rebeliantów, jak to określą, do niepodległych republik, więc żeby to ukrócić, najedzie na Ukrainę. To będzie pretekst. No przez cały czas tak Rosja, ten największy agresor XX wieku, robi wszystko oczywiście, przepraszam, oficjalnie, żeby walczyć o pokój, prawda? Tak. Oni to robią, żeby nie było w imię pokoju. Tak. Taki jest schemat podbojów, odkąd powstał Związek Radziecki, bo dla Rosji pokój jest wtedy, kiedy wszyscy słuchają Rosji, a jak nie słuchają, to znaczy, że nie chcą pokoju i trzeba ich najechać i nawrócić na dobrą drogę. No czego tu nie rozumiesz? Ale że ja to wszystko świetnie rozumiem. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. To teraz historia z rodzimego podwórka, konkretnie z podwórka państwa tutaj z Kobronów. Dziecko moje, Kubuś, usłyszało, że jest piątkowym uczniem. Ale od kogo? Od ciebie? No nie, od nauczycielki. Od pochwalił pani, się nam, no więc w ogóle rodzice, wiesz, tutaj Kubuś może coś, no zjesz, nie? W sobotę się pochwalił. Napijesz się, Kubuś. Tak. A wczoraj wyszło, że dostał jedynkę, bo napisał, bo pani mówi, że piątkowy jest. Napisał sprawdzian z chłopów na 5%, dlatego jest piątkowym uczniem. No jak was znam, a znam, jak na rodzinę wielkich miłośników prozy Mickiej. No to fatalnie. Ważne, żeby lalkę polubił. No ważne, że czytał. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Prasa donosi dzisiaj o poranku, że kierowca Jarosława Kaczyńskiego jechał przez Warszawę, jakby wiózł Antoniego Macierewicza. Znaczy, bum. Bum. Nie zwolnił przed przejściem dla pieszych, tylko przyspieszył i przejechał na czerwonym. A tuż za limuzyną Kaczyńskiego zasuwała limuzyna z ochroną. Przepraszam, pan Kaczyński jest wiceministrem od czego? Przypomnij mi. Od bezpieczeństwa. Dziękuję i nie pozdrawiam. Ale jeszcze bardziej limuzyna kozaczyła za premiera Pawlaka, przypomnę, lat temu kilka. Pamiętam, że na czerwonym zasuwali po Warszawie z Pawlakiem po chodniku. No bo widzisz, bo wtedy trenowali wożenie Macierewicza. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Dzisiaj mijają, to jest ważne, równe 2 miesiące od początku astronomicznej zimy. Dla ciebie, jak czas szybko leci. Od 22 grudnia ubiegłego roku przybywa nam do dnia od równo 2 miesięcy. No, wtedy dzień miał 7 godzin 20 minut długości na północy, 8 godzin 10 minut na południu. Tak. Dziś ma 10 godzin 10 minut we Władysławowie i godzinę 10 godzin 30 minut w Bieszczadach. Tak, czyli to jest różnica. 2 godziny przybyły nam w 2 miesiące. I uważam, że w dobie Nowego Ładu to jest piękny, imponujący, szlachetny wynik, którym możemy, powinniśmy nawet zachwycić świat. Właśnie, miejmy takie same osiągnięcia w wydłużaniu weekendu sauté i będziemy w domu. Po prostu. Poranny show w RMF FM. Wstawa i szkoda dnia. Ta narada Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, na której wczoraj podobno namawiano Władimira Putina do uznania niepodległości republik lądowych, Ługańskiej i Donieckiej. Ja bym nawet rzucił ludowych. Ludowych, dobra. Okazuje się, że ta debata wcale nie była na żywo, jak wmawiano całemu światu, tylko była nagrana, tak? No właśnie, donoszą też niezależne portale. Czytaliśmy o tym, portal przytoczył kilka poszlak, na przykład na zegarku ministra obrony Siergieja Szojgu widać godzinę 12.52, a posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zaczęło się według mediów o 16.54 i transmitowane było rzekomo na żywo. Tak. Tak więc narada mogła odbyć się 5 godzin wcześniej. Ale jest taka opcja, że narada była na żywo, tylko to są pamiątkowe zegarki po przodkach, którzy tam, przypomnę, wyzwalali oczywiście Europę w 45. Specjalnie na tę okazję założone, żeby pokazać to, co się ma najlepszego. I uczcić, tak. Najlepszy garnitur, kościołowe buty. Tu nie chodziło, słuchajcie, o to, żeby zegarki chodziły, ale żeby zdobiły i wskazywały. Wskazywały kierunek rozwoju sytuacji. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Tu RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia. Poranny show w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.